Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł, Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Pańskie. Ta dzisiejsza Ewangelia, ona dotyka, króciutka, ale dotyka kilku wątków. Dotyka wątku nierozumienia tego, co się dzieje dookoła nas. Dotyka też rozumienia czy nierozumienia misji, w której jesteśmy i kim jesteśmy w tej misji. Zaczyna się od tego, że uczniowie byli z Jezusem na górze, czyli byli na modlitwie. Poszli się pomodlić, poszli pobyć w obecności Boga. I zasadniczo my mamy takie doświadczenie, bo chcemy mieć takie doświadczenie, że po modlitwie rozumiemy coś lepiej, że jest to jaśniejsze dla nas. I czasem próbujemy coś zrozumieć, jedna, druga, dziesiąta modlitwa i dalej nie rozumiemy, czemu to się wydarzyło, po co to było, dlaczego Bóg daje nam takie, a nie inne doświadczenie. Dlaczego ktoś umarł, dlaczego choruje, dlaczego tam się coś rozsypało. Nie rozumiemy czegoś. I apostołowie też są w takiej sytuacji, że nie rozumieją, bo Pismo przecież wyraźnie mówi, że musi przyjść Eliasz, a dopiero potem może być Mesjasz. Przecież uczeni w prawie o tym mówią, faryzeusze o tym mówią. I mają konflikt, który nie jest w nich wyjaśniony, bo Jezus, który jest Mesjaszem, a tutaj ma przyjść Eliasz, nie było go. I to wszystko podważa w nich, kim jest Jezus. Że są ze swoim mistrzem, ale ktoś sieje w nich zamęt. I podważa to, że możemy mu naprawdę zaufać. To pomieszanie, to zamieszanie jest czymś normalnym w naszych wspólnotach, że jakiś zamęt się tworzy, bo ktoś coś przyniósł. Nie chodzi o wirusa, tylko przyniósł jakąś informację, no, która działa wirusowo. Działa wirusowo, zaraża wspólnotę. Nie chcę powiedzieć od razu, że osłabia, tylko wprowadza zamęt. Chcielibyśmy, żeby każdy z nas był tak dojrzały, że jesteśmy odporni na wprowadzanie zamętu. To byłoby świetnie. I czasami nawet księża oczekują tego od świeckich, od wspólnot, że będziecie odporni na to. No ale prawda jest taka, że księża są nieodporni na zamęt, który jest wprowadzany. I żadnej odporności tutaj nie mamy, pomimo tylu lat studiów. Im więcej, może tym mniejsza odporność, ale no tak się okazuje. Co więcej, apostołowie nie mają tej odporności, bo mówią im faryzeusze, mówią uczeni w piśmie, że ma przyjść Eliasz i im się to wszystko tak skleja, no przecież to jest oczywiste. To dlaczego Pan Jezus, tutaj Mesjasz, no tak i nie. I to jest ten zamęt. Czy to już jest apokalipsa, czy jeszcze nie? Czy to już jest ten moment wypełnienia, czy nie? Czy jesteśmy w czasach ostatecznych? Przecież my jesteśmy w podobnych zamętach. To są rzeczy, które otworzysz na YouTubie taką treść, potem taką, a potem taką. To przesyłasz na grupie do wspólnoty, potem ktoś coś innego, potem, że trzeba coś zrobić, a my nie robimy. To wszystko jest tak jak w Ewangelii. I w pewnym momencie po modlitwie w końcu apostołowie mają odwagę stanąć w prawdzie w tym zamęcie
i mówią Jezusowi wprost. Nam się to nie zgadza. Biblia mówi co innego niż ty. Uczeni w piśmie mówią co innego niż ty. Więc jak to jest? Ale to stanięcie przed Jezusem z tymi pytaniami jest oczyszczające, że staję z pytaniami o to, czy mogę przyjąć Jezusa jako Mesjasza. Ale oni stają z tym pytaniem przed Jezusem, jakkolwiek długo z tym uciekali od Jezusa, albo pozwolili, żeby rodziło się w nich brak zaufania. Nie mamy tej informacji, jak długo to trwało. Ale już razem zwracają się do Jezusa. Czyli pomiędzy uczniami nie było odpowiedzi. Nikt z nich nie miał tej mądrości, żeby odpowiedzieć, że Eliasz już przyszedł, albo jak to interpretować. I dopiero gdy zwrócili się po jakimś czasie do Jezusa, Jezus im to wyjaśnił. Ale to nie jest takie jasne wszystko. Dlatego, że przecież Jan Chrzciciel był pytany przez uczonych w piśmie, kim ty jesteś? Znamy to bardzo dobrze z Ewangelii. Czy ty jesteś Mesjaszem? Czy ty jesteś Eliaszem albo jednym z proroków? I znamy odpowiedzi Jana Chrzciciela. Mówi nie, nie. Gdyby kogoś zapytać spośród nas, ty jesteś prorokiem? Ty jesteś uzdrowicielem? My też się boimy, też tak odpowiadamy. Nawet jeżeli ktoś z nas posługuje jakimś charyzmatem, to nie odpowiadamy, że jestem prorokiem, bo tak nie jest i nie jest. Jest i nie jest jednocześnie. Dlatego, że tak jak Jan Chrzciciel, nasza tożsamość jest zawsze w relacji do Jezusa, a nie jest tożsamością, bo jestem prorokiem, bo jestem uzdrowicielem, bo jestem uwalniaczem, albo jeszcze nie wiadomo, co powiedzieć. Oczywiście można powiedzieć wstawiennikiem, to jest takie bez skutków, nie? Czyli nie wystawiam się na to, że coś musi być po takiej modlitwie, ale chcemy, żeby było. Natomiast Jan Chrzciciel, mówiąc nie jestem prorokiem, on jednocześnie pokazuje, kim jest wobec Jezusa. Jestem tym, który przygotowuje drogę. Prostujcie ścieżkę. Jestem w relacji do Jezusa i tu jest moja misja. A nie określam siebie jako prorok, czy nie wiadomo kto, charyzmatyk, czy jeszcze ktoś. Jestem w relacji do Jezusa. Jestem tym, który przyjmuje Ducha Świętego codziennie i Nim żyje. Jestem tym, który otwiera się na działanie Boże. Jestem tym, który głosi Chrystusa w porę i nie w porę. Nie każdy z nas zobaczy, kim jest, jak siebie określasz. Czy żeby siebie określić, potrzebujesz tej relacji do Jezusa? Czy się określasz sam z siebie bez Jezusa? Ale wtedy też cała ta sytuacja pokazuje, że my często nie jesteśmy świadomi misji, do której nas Bóg wybrał. My robimy swoje. Ktoś jest liderem, ktoś posługuje śpiewem, ktoś... Robimy swoje. A że misja nasza jest wielka, często tego nie zdajemy sobie z tego sprawy, że tworzymy rekolekcje, robimy seminarium czy coś innego, robimy skupienie, czy tak jak dzisiaj ten mamy moment naszej wspólnego zatrzymania i ktoś się naprawdę w tym czasie nawróci i zmieni życie po latach. My jesteśmy nieświadomi tej misji. Bóg to wie. Bóg nas wybiera i to się dzieje. To jest, że to się dzieje. Dzisiaj rano byłem u sióstr karmelitanek, tam miałem mszę świętą i jakoś mocno mnie Duch Święty poruszał podczas tej Eucharystii. Jak zobaczyłem siostry, które
podczas liturgii, podczas Ojcze Nasz, wszystkie we wspólnocie mają wysoko wzniesione ręce. Nie trochę, ale wysoko wzniesione ręce. I patrzę, jak one podnoszą ręce za cały Szczecin. Podnoszą ręce za odnowę wycofującą się z takich gestów. Jak miałem takie poruszenie, że się popłakałem na tym. Patrząc na tę jedność w nich, charyzmatyczną. Bo te siostry są przecież, dobrze wiecie, dajecie tam intencje niejednokrotnie, są bardzo charyzmatyczne i przez swoje życie i tak dalej. Ale to było właśnie w kontekście tego, że wiedziałem, że mamy dzisiaj skupienie i jakoś, nie wiem, Duch Święty coś takiego zrobił we mnie, a później jeszcze za chwilę był znak pokoju i one mają taki znak pokoju, że stają w kółku, chwytają się za ręce i on trwa, aż każda z każdą złapie kontakt wzrokowy, żeby na siebie spojrzeć. I to było takie dopełnienie tego wołania Ducha Świętego. Jakoś miałem to doświadczenie, że po prostu wstępującej łaski Ducha na takie działanie, na to, że jest pewien... No, to doświadczenie, że my chcemy, żeby Duch Święty przychodził w klatce, w pewnych przepisach, w pewnych... Teraz przyjdź, teraz nie, albo... Potrzeba wychodzić z tego, co rutynowe, żeby się otwierać na łaskę. Łaska też przychodzi w tym, co rutynowe. Nie, moje doświadczenie jest takie, że potrzebuję cały czas jakiś schemat w sobie łamać, albo Duch Święty potrzebuje go we mnie łamać, żebym mógł znowu się otworzyć na Niego. Że On tak działa. I widzimy w Ewangelii, że Duch Święty tak właśnie działa. Nie przychodzi według schematów i dlatego uczeni w Piśmie, specjaliści, znawcy Pisma Świętego, świątyni, ksiąg świętych, prawa świętego Bożego mają ciągle pretensje do Jezusa. Ciągle. Dlatego, że On działa, że Duch przychodzi, łamiąc to prawo. Tak mi się wydaje, że to jest łamanie prawa Bożego, łamanie prawa liturgicznego, że to jest łamanie prawa ustalonego, ale tak się dzieje. Tak się dzieje. I to nie chodzi, że to jest łamanie dla łamania, że łamiemy, żeby być nieposłusznymi. Nie o to chodzi. Tylko jesteśmy wolni, aby Bóg mógł działać. I to jest to. Dobrze wiecie, w małżeństwie macie różne rzeczy poustalane w domach. Niektórzy już są wdowcami, wdowami, ale znacie to z życia, że macie poukładane pewne rzeczy. Ale to spotkania, które pamiętamy, które są poruszające, to są te, które się coś wyłamało ze schematu. I tak się dzieje. Macie poustalane pewne rzeczy z dziećmi, z wnukami. Ale kiedy jest jakieś takie najmocniejsze doświadczenie? Poza schematem. Dziecko ma być w łóżku o 21:00 i poszło. I przychodzi o 21:30, siada i się przytula. I ty potem pamiętasz to przytulenie, kiedy wstało z łóżka, bo coś... I to jest to poruszające. Ono nie chodzi o łamanie dla łamania, ale właśnie tak to się dzieje. I tak to się dzieje też w działaniu łaski w naszym życiu. My coś chcemy, a się stało inaczej i przez to, że się stało inaczej, coś się otworzyło. Coś nowego, zupełnie nowego, pokierowanego przez Ducha Świętego. I w takim zaskoczeniu, niezrozumieniu pokazuje Pan Jezus, że Eliasz już przyszedł. To się już wydarzyło. Mieliście kontakt z Eliaszem, bo uczniowie mieli kontakt z Janem Chrzcicielem.
Niektórzy byli Jego uczniami. Nawet nie wiedzieliście, że to był Eliasz. Łaska, która jest niedoceniona. I tak samo o nas można powiedzieć. My się pytamy, kiedy duch, kiedy otrzymaliście, kiedy miałeś wylanie Ducha Świętego. Pamiętasz, co się działo? Pamiętasz to? Trzeba przypomnieć 30 lat temu, czy ile. Ale to jest właśnie... To jest ten moment, kiedy pamiętamy, co się z nami działo. Myślę, że to wołanie, czy to poruszenie łamiące nasze ustalenia, ktoś może powie, że ja już nie w tym wieku jestem, że ja już... Mnie już ręce bolą po prostu, tak? I ręce, i nogi, i jest mi już w ogóle ciężko. Co wtedy zrobić, nie? No, Eliasz, Jan Chrzciciel, miał 31-32 lata, jak zginął. Pan Jezus też jest w takim wieku, no, można powiedzieć, to były czasy, nie? To były czasy. Wtedy się na nic nie patrzyło. To gitara była i pielgrzymka. Ale to nie jest tak, że Biblia pokazuje, że nie ma wieku takiego, w którym Duch Święty nas już nie inspiruje. Symeon w podeszłym wieku pełen Ducha Bożego, pełen Ducha Świętego. I to jest, w Duchu Świętym rozpoznajemy obecność Bożą, że Bóg działa tu i teraz, że On teraz przychodzi z mocą i z łaską. To jest to rozpoznawanie Boga. I to nam daje Duch Święty. A czy my dzisiaj rozpoznajemy działanie Boże? Czy możesz powiedzieć dzisiaj, masz to takie doświadczenie? Wczoraj? Dzisiaj? Wczoraj? Poruszenie Ducha? Czy masz poruszenie Ducha sprzed 30 lat? Bo jeżeli masz poruszenie Ducha sprzed 30 lat, sprzed 20 lat, to się zestarzeliśmy. To jest to tak. To rzeczywiście ten obraz, nie mam siły, to jest nasz obraz. A jeżeli możesz powiedzieć, tak, dzisiaj Duch Święty działał tak, a wczoraj to działał w taki sposób, to tu jest... Wczoraj miałem taką sytuację wieczorem, że jedna ze wspólnot, już teraz jest tak, różne nazwy są tych wspólnot, z miłosierdziem, z czymś, ale jakaś jedna ze wspólnot, bo tam umarła mama o księdzu, który się nimi zajmuje, i tam byłem z nimi na mszy świętej, bo mają mszę uzdrowienie i tylko księdza nie będzie. I się okazało, że tam było tyle ludzi na tym pogrzebie, że na tę przeprawę nikt nie przyszedł. Ja musiałem przestawiać sobie plany, ale zrobiłem to, żeby mi posłużyć. I jak zobaczyłem tę garstkę osób, mówię, Boże, zostawiłem coś ważnego, żeby tu przyjść. I od razu we mnie się tak zapaliło, tu będzie coś ważnego. Dla mnie. Może nie dla nich, ale dla mnie. I to było doświadczenie, ta modlitwa o uzdrowienie zamieniła się w modlitwę wstawienniczą, a ponieważ osoby nieprzyzwyczajone, no to ja podszedłem pierwszy, żeby pokazać, jak się ludzie modlą za kogoś, więc się pomodlili za mnie. I słowo, które usłyszałem, było zupełnie niespodziewanie. Ono było do mnie. I tak jest, tak? To jest to działanie tu i teraz. Codziennie Duch Święty do nas tak działa. Codziennie. Jak chcesz słuchać Ducha, współpracować z Nim, tylko czy my w ogóle Niego wołamy? Czy my wołamy o Ducha Świętego? Czy kiedyś wołaliśmy? To są pytania, na które musisz sobie sam odpowiedzieć. Nie chodzi o co wtorkowe, co czwartkowe, co środowe, jak mamy grupy wołanie o Ducha, ale moje codzienne, że ja wstaję i jestem gotowy i chcę w Duchu Świętym, tylko w Duchu Świętym działać. To jest ten nasz charyzmat. Charyzmat grup odnowy. Wypraszać
może nie wypraszać dla Ducha, tylko być w Duchu Świętym i wypraszać Ducha. Ale najpierw, że ja chodzę w Duchu Świętym. I to chodzenie jest właśnie na krawędzi. Na krawędzi, tak jak Jezus uzdrawia w szabat. I to ciągłe takie na granicy. Dotyka trędowatego, uzdrawia trędowatego. Jest w Samarii i tam rozmawia. Ale czemu z kobietą rozmawiasz, skoro nie można z kobietą? Znaczy, to jest Pan Jezus, to jest działanie Ducha. Ciągle jest coś na krawędzi. I ciągłe pretensje prawników liturgii, że to nie tak. To nie tak. Przecież gdyby przyszedł Mesjasz, byłby posłuszny prawu. Gdyby przyszedł Duch, to byłby posłuszny prawu. Tymczasem Duch się nie zamyka w prawie. I Pan Bóg działa bardzo mocno w nas, niezależnie od tego, jak to widzimy i co dla nas przygotował. I dlatego teraz chciałbym, żebyśmy usłyszeli Agatę. Niektórzy z was słyszeli ją w Świętym Krzyżu pod koniec listopada, ale żebyśmy usłyszeli, bo o tej porze, rok temu, były rekolekcje tutaj, a potem seminarium. I to był czas, kiedy rok temu Agata z czarności przeszła do światła. I w tym seminarium uczestniczyła. I dlatego chciałbym, żebyśmy... My tego nie byliśmy świadomi. Po prostu jeden z uczestników. Ale dla naszego umocnienia i posłuchajmy, że my uczestniczymy, robimy, a co Bóg robi? Jak Bóg działa, kiedy... No po prostu, Agata, powiedz nam o tym, chodź tutaj. Byłam bardzo w wielkim bagnie, takim totalnym. Ale Pan Bóg znalazł po prostu taki zajebisty sposób, żeby mnie wyciągnąć z tego bagna. I zaczynając od początku, to od 13 roku życia spotykałam się z mężczyznami za pieniądze. No i w mojej szkole się dowiedzieli o tym wszyscy. Przez to zaczęłam słuchać takiej muzyki bardzo ciężkiej, takiego death metalu. Okaleczałam się dużo, miałam próbę samobójczą. No i później też, to było takie lajtowe tak naprawdę, bo później zaczęłam jeszcze gorsze rzeczy robić, bo to zacznijmy od tego, że poznałam taką zajebistą kobietę w sklepie, panią Krysię, która w ogóle zaczęła mi opowiadać o księdzu, Remim, o wszystkich mocnych duchów i w ogóle o tym seminarium, zaprosiła mnie na rekolekcje i wszystko. I ja tutaj przyszłam na to seminarium, ale no nie wiedziałam, czy jestem w dobrym miejscu, bo byli wszyscy tacy powyżej 50+, więc myślałam, że to nie jest dobre miejsce dla mnie, ale jednak się okazało, że to. Ogólnie bardzo zapragnęłam iść do spowiedzi, gdzie wcześniej myślałam, że spowiedź to jest wymysł księży. I nie chodziłam do spowiedzi, ale poszłam do spowiedzi i no wszystko zaczęło się zmieniać. I Pan Bóg zaczął mnie prowadzić powoli. Ksiądz Remi zaproponował mi rozmowę. I w ogóle to było też taki odlot, bo jak ksiądz może się skupić na jakimś tam... No, nieważne. To było też takie mega. I jak była taka msza uzdrowieniowa tutaj raz, to miałam właśnie taką modlitwę wstawienniczą. I takie dwie panie się nade mną modliły. Tylko tutaj nie ma dzisiaj tych pań. I ja nie wiedziałam, że wtedy się coś może zmienić, ale może to był taki też początek tej zmiany i tego wszystkiego. A później pojechaliśmy wszyscy księdzem i całą tamtą miasto Pana. O, tak, pojechaliśmy wszyscy do Koszalina na rekolekcję z Damianem Steinem. No i tam się zaczęły dziać takie niewiarygodne rzeczy, bo Pan Jezus zaczął uzdrawiać wszystkich, ten wzrok, w ogóle słuch, wszystko, jakieś guzy, nie guzy. Zresztą sami widzieliście niektórzy. I ja też tam dostałam takiej wielkiej miłości Pana Boga. On wlał po prostu taką miłość, że ja nie wiedziałam, nie mogłam nic powiedzieć, ale to się działo i w ogóle i dowiedziałam się, jak bardzo Pan Bóg was kocha wszystkich i nas, i mnie. I dostałam też dar modlitwy w językach. Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwym człowiekiem i wolnym.